Pani Kasiu, zabrakło Pani w poprzednich częściach, ale jest Pani w tej trzeciej. Czy to było łatwiej, czy ciężej wcielić się w rolę w tym filmie? Bardzo miła dla mnie niespodzianka, ponieważ postać Marleny Wolańskiej to postać zamożnej żony, dzisiaj już dorosłego, słynnego Piotrusia w tej roli, Maciej Zakościelny, uroczy, pełen humoru i dystansu. Była to dla mnie bardzo miła niespodzianka, że będę mogła się znaleźć w obsadzie tej przesympatycznej produkcji, świetnie napisanej komedii, a przede wszystkim w gronie tak fantastycznych aktorów, którzy stworzyli naprawdę kultowe postaci. Bez nich ta trzecia część nie miałaby w ogóle racji bytu, bo to oni są głównym filarem filmu. Ja mam przyjemność grać rolę niewielką, drugoplanową. Marlena Wolańska to żona Piotrusia, nieco od niego starsza, bardzo zamożna, właścicielka sieci restauracji, jakby luksusowa, kocha wszystko na bogato, duża ilość futer, lampartów i ciężka rola, bo dużo złota, więc było ciężko ze względu na wagę tej biżuterii, którą byłam zresztą przeuroczo stylizowana przez Anię Męczyńską, kostiumograf. Ania naprawdę dołożyła wszelkich starań, żeby ten duet Piotrusia i Marleny był naprawdę ociekający bogactwem. Wszystkiego dużo, wszystkiego na bogato. Niekoniecznie wszystko do siebie pasuje i niekoniecznie jest gustowne, ale ważne, że jest na bogato.